Przyjaciele, ja chcę troszkę powiedzieć dzisiaj zestawić dwie rzeczy dla nas. Uważam, że bardzo ważne. To jest praca i odpoczynek. I chcę to zrobić, chcę wam to pokazać z Bożego punktu widzenia. Bo uważam, że jedną z naszych słabych stron, i nie twierdzę, że tylko naszych, ale mówimy o nas, ale też myślę, że wiele osób narodzonych z Bożego Ducha, które to oglądają, będzie w stanie się z tym utożsamić, jest pewnego rodzaju chaos, który tutaj się pojawia, i takie niezrównoważenie. Ja uważam, że w ogóle niezrównoważenie w chrześcijaństwie jest problemem ogromnym. To jest brak równowagi. To nie jest równowaga ludzka, bo kiedy byśmy na to patrzyli z perspektywy ludzkiej, to my jesteśmy w ogóle niezrównoważeni. Uważam, że gdyby tam nas, powiedzmy, dzisiaj tutaj jakiś obejrzał lekarz, no to powiedział, chorzy psychicznie ludzie. Nie wiadomo, co z nimi tutaj jest, nie? Jakieś omamy mają, coś widzą, coś słyszą, wiesz, o co innego. Ja to nieraz jak ktoś, pamiętam w więzieniu szczególnie to było, wiecie, kiedy ktoś jechał na jakieś tam badania, a nie chciał, żeby go zatrzymali gdzieś tam przez parę miesięcy w tym szpitalu więziennym, to ja mówię, tylko błagam cię, ty nie mów, że słyszysz Boga. Jak on był narodzony z Bożego Ducha, jak tam w mojej celi, ja mówię, no nie powiedz tego, bo jak to powiesz, ja to powiedziałem. 5 miesięcy na psychiatrii. Rozumiecie? Więc sorry. Nie można powiedzieć takich rzeczy ludziom. Nie? W takiej konfiguracji powiem, Boga słyszałem. Prawda? Bo przecież wiecie, co to znaczy właśnie. O mamy. Nie? Macie mamy o mamy. Pierwszy list do Koryntian 15:10 jest napisane: daleko więcej niż wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Paweł był człowiekiem pracy. Piewca łaski. Twórca doktryny chrześcijańskiej. Człowiek, który wykazał jako pierwszy, można powiedzieć, jakby nie tyle wykazał, co sprecyzował pojęcie łaski. On stworzył chrześcijaństwo. Paweł je stworzył. I on tutaj mówi, daleko więcej niż wszyscy pracowałem. Dla Pawła praca, czyli różne formy działań, one w ogóle nie kłóciły się w ogóle z ideą łaski. On nie miał tego pokłóconego w sobie. Dzisiaj ja mam wrażenie, że z tym właśnie, z tą równowagą, masa chrześcijan ma problem, bo wielu chrześcijan sobie wybiera coś. Ja was bardzo proszę o coś. Nigdy, przenigdy nie wybierajcie sobie czegoś z prawd Bożych. Ja słyszałem kiedyś, jak byłem jeszcze porządnym zielonoświątkowcem, to słyszałem takie teksty, na przykład tak: a jaki jest twój ulubiony fragment w Piśmie Świętym? My tak rozmawialiśmy sobie gdzieś tam przy kawce, przy herbatce. Wiesz, bo mój to jest taki. I się tam mówiło, jaki fragment. Wiecie, że to jest w ogóle sam fakt, że się o tym rozmawia, to jest hańba. Hańba. Jak można taką rzecz zrobić? Jak można sobie wybierać? A to jest taka mentalność w człowieku. On sobie wybiera. Jakim prawem sobie wybierasz? Nie masz prawa, nie masz mandatu, musisz przyjąć Bożą wypowiedź, Boży pogląd takim, jakim on jest. Bo jak ty robisz inaczej, to ty wiesz, co ty robisz, ty mówisz, ja to sobie osądzę. Powiedział coś Bóg, a ty to osądzisz. Rozumiesz? Coś ci powiem, Bóg ma immunitet. Immunitet. Nie możesz go osądzić. To jest niemożliwe, żeby go osądzić. To jest tylko takie w głowie.
tak, to z tych, co tam, wiesz, o, obraziłem się na Boga, walczyłem z Bogiem, takie, rozumiesz, to bzdety, no. Idź powalcz z betonową ścianą, proszę bardzo. Zobaczymy, jak będziesz miał efekty. Leżące będziesz miał efekty za chwileczkę. Wytracisz energię, pokaleczysz się, rozwalisz się na tej ścianie. Paweł nie miał problemu z równowagą. On to w ogóle przedziwnie ujmuje. Daleko więcej niż inni pracowałem, czyli on w ogóle pokazuje, że on jest człowiekiem pracy. Szeroko pojętej pracy. I teraz on mówi, wszakże nie ja, lecz łaska, która jest ze mną. Zobaczcie, Paweł nigdy nie ustawił się w łasce w inny sposób, jak w taki, że łaska, ona nadawała mu siłę, żeby on mógł pracować. Ona dawała mu siłę. Ona za niego nie pracowała. Wiecie, są dwie grupy chrześcijan, którzy wpadają w takie rowy. Pierwsza to jest taka, która, nazwijmy to, zacharowuje się na śmierć i oni żyją na podstawie samosprawiedliwości w praktyce. Samosprawiedliwość. Ja mówię, żebyśmy też, aha, bo bardzo ważna sprawa. Kiedy my mówimy teraz o pracy, kiedy mówimy o działaniach, to są sprawy globalne, ogólne. Każda forma działania, czy to będzie działanie duchowe, czy to będzie działanie na poziomie psychiki, czy fizyczne, to nie ma znaczenia. Praca to praca, czyli wykonujemy jakieś czynności, które mają przynieść konkretny efekt, prawda? I teraz ta pierwsza grupa, ona się zacharowuje, zażyna się, tak? Ona nie korzysta z tego, tak, co Bóg daje. Jest też druga grupa, bo ta pierwsza to są pracusie, a ta druga to są leniuchy. A leniuchy wywalają się do góry brzuszkami i oni mówią, że to jest czas łaski. I oni nie robią ruchów, bo jest łaska, ja teraz jestem w łasce, ja sobie... Nie, to... I to takie dwie grupy są. I te dwie grupy, one przez całe życie się przewalają przez Kościół od początku Kościoła. A Paweł w ogóle wprowadza równowagę, mówi, o wiele więcej pracowałem niż inni. Czyli to było widać, że on zasuwa. On zasuwał duchowo, zasuwał psychicznie, zasuwał materialnie. Tak Paweł zasuwał, nie? Czy w ogóle wiecie, że na przykład modlitwa to jest, na przykład modlitwa to jest w ogóle praca. W ogóle modlitwa to jest praca. Ludzie mówią, wiesz, modlitwa jest czystą przyjemnością. Ja mówię, no, do 40 minuty jest czysta przyjemność. Przyszedłeś, zrzuciłeś ciężary, zresetowałeś się i co się zaczyna? Od 40 minuty, w cudzysłowie, orka. A co powiesz o kolejnej godzinie, drugiej, trzeciej, trzydziestej? Co to jest? Praca. Głoszenie Ewangelii to jest praca. Rozumiecie? Zakładanie kościoła to jest praca. Opieka duszpasterska to jest praca. Wszystko to jest praca. Zasuwanie fizyczne, tworzenie biznesów, żeby w kościele była kasa, to jest praca. Nie, żeby przynieść jakąś bździnę, o, przyniosłem coś do kościoła. Co przyniosłeś do kościoła? Firmę załóż dla kościoła. A nie, ty coś przyniosłeś dla kościoła. Co ty patrzysz? To wstyd, hańba. Wiesz... Chodzi o to, że praca towarzyszy nam, tak, od zarania dziejów i nie mówimy tutaj o tym, że ona się, bo nie dotykamy tego elementu, że ona się pojawiła jako przekleństwo dla ludzkości, bo ja to głoszę i ja to wiem, bo praca, ona nie jest pierwszym zamysłem Boga. Ona powstała, no ale jak powstała, to ona jest.
Rozumiecie? Ona po prostu jest. I my nie możemy dyskutować z działaniem. Po prostu nie możemy, my żyjemy, a powiem więcej, jest to część naszego życia, która jest cholernie ważna dzisiaj. Rozumiecie? Bez działania nie ma nic. Bo jest, powiem jeszcze inaczej, bo jeżeli my w ogóle ideę pracy podciągniemy pod jakieś tam działanie, jakiekolwiek działanie, powiemy praca, no to my możemy powiedzieć, że nawet przed zaistnieniem przekleństwa pracy była jakaś tam praca. Choćby miał ten chłopina w tym Edenie chodzić i tam nadawać te imiona tym zwierzakom. No. On coś miał zrobić, coś miał wykonywać ruchy. To nie było ciężkie, to nie było trudne, problematyczne. Rozumiecie? Wynikało z objawienia, tak? Ale to też była praca, to było działanie. Posłuszeństwo było pracą. Bo on powiedział, z innego drzewa nie wolno wam jeść, tylko znaczy ze wszystkich możecie, z tego nie możecie. To oni się musieli skupić na tym. Aha, to jest tu drzewo, to z tego nie jemy, wiesz o co chodzi. To wszystko były czynności. I Paweł mówi, daleko więcej niż wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Przede wszystkim zaczynałem od tego, jak apostoł to u siebie ustawił. Pamiętaj, życie w łasce nie wyklucza pracy. To nie jest coś takiego, to jest że to się wyklucza. Bo ta grupa ludzi, która wyklucza tą pracę, to nieskuteczny Kościół jest. To nieskuteczny Kościół. Wręcz przeciwnie, to właśnie łaska daje nam siłę i otwiera możliwości. To łaska Boża nam daje siłę i otwiera możliwości w pracy. Rozumiecie? Łaska zawsze pracuje. Powiem inaczej, łaska jest po to, aby praca była skuteczna, aby nie było ładowania do dziurawego worka. Po to łaska, żeby człowiek był skuteczny, żeby nie był 30, 20, 15%, tylko żeby był 100%, 100% usatysfakcjonowany, żeby przyniósł owoc potężny. To po to jest łaska. Ona się odnosi, i teraz bardzo ważna sprawa, no ja bym nie chciał dzisiaj mówić o tym aspekcie łaski pierwotnym, którym jest Boża przychylność dla nas, Boża niezasłużona przychylność, bo my ten temat mamy jasny już bardzo, bardzo. Bo tu nie chodzi o to, że Paweł mówi, że to jest ta niezasłużona Boża przychylność. Paweł, kiedy tu mówi o łasce, to mówi o Bożej zdolności w nim właśnie. Teraz tu się zaczyna ten drugi aspekt, druga strona medalu. Boża zdolność w nas. Bóg cię zbawia i co? I wyposaża. Bóg mnie zbawił i Bóg mnie wyposażył. W pierwszej formie uderzenia łaski ja zostaję zbawiony, uratowany przed piekłem. I teraz nadchodzi druga formuła łaski, zaraz po tamtej, czyli uzdolnienie Artura do prowadzenia zwycięskiego, skutecznego życia. Tak? Ale to nie powoduje, że Artur się wywala do góry kółkami i mówi w ogóle ekstra jest teraz. Rozumiecie? Ja w różnych byłem podkulturach, byłem punkiem, byłem skinheadem, heavy metalowcem, na różnych odcinkach mojego życia, ale ja nigdy nie byłem, słuchajcie, jakimś hippisem, rastamanem czy coś w tym rodzaju. Ja ich zawsze tłukłem. Naprawdę. Dla mnie to byli ludzie po to, żeby ich stłuc. Czemu? Oni chodzili jacyś tacy, jak im kabel odłączył. No chodził się tak snuł człowieku. Wyjęli im jedną fazę. On chodził, o, gdzie idziesz? Nie wiem. Co chcesz? Nie wiem. Wiesz o co chodzi? Helenę chcesz? Chcę. Helenę tylko chciał całe życie człowieku. I bo mu baty wystawały, kurczę. Gardziłem takimi ludźmi, przepraszam. Taki byłem. Nie mogłem się, ja nie mogłem w to w ogóle mentalnie wejść. Co to jest? Po co? To być tym. Więc znaczy,
polega głębia problemu, a na tym, że ludzie Boży nie potrafią połączyć, tak jak powiedziałem, odpocznienia w łasce i pracy w łasce, bo jest w łasce wszystko. Oni nie potrafią tego złączyć. A to jest do złączenia, bo tylko jak to się złączy, to ten fragment jest dla nas czytelny. On mówi, wiele więcej pracowałem, nie ja, lecz łaska Boża. Czyli nie ja, bo co on mówi, nie ja? To jest greckie słowo ego. Ja to jest po grecku ego. On mówi, nie ego moje pracuje, nie ego. Tak? Tylko łaska, czyli Boże zdolności we mnie pracują. Czyli ja mam zdolności. Zdolności. Ja nie mam dziury w bani, w którą Bóg wrzuca monety. Masz i zasila mnie tymi monetami, a ja puchnę od tych monet. Nie, ja mam jego zdolność teraz. Nie mam ego. Nie mam ego, mam jego zdolności. Wiecie, czym jest pycha? Pycha to samodzielność. Źle pojęta samodzielność. Czyli samodzielność, nie, Bóg mi jest niepotrzebny, to jest pycha. Boża moc mi niepotrzebna, to jest pycha. Boże zdolności mi niepotrzebne, to jest, ja sobie poradzę. Co ty sobie poradzisz, człowieku, rozumiesz? Jak ty dziurki od nosa masz od Boga. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko dlatego w ogóle nie masz zaszytej kalafy, człowieku, bo ci Bóg zrobił dwie dziurki. Rozumiesz? Łaskawie się nie udusiłeś, jak wyszedłeś z łona matki. Łaskawie żyjesz, masz dziurki w nosie. Co ty w ogóle własności szukasz u siebie jakieś? Prawda? To jest pycha. Ja. Paweł mówi, nie ja. Ego nie żyje. Czemu nie żyje mu ego? Czemu Pawłowi nie żyje ego? Dlatego, że jak się zderzył z Duchem Świętym, to ego co? Umarło. Chrześcijanie nie mają ego. Nawet najgłupsi nawet. Nawet najgłupszy chrześcijanin nie posiada ego. Nie wiem, co on ma. Znaczy, on ma duszę pełną, taką bardzo przesiąkniętą ego. Ale on nie ma tego ego. Bo to w innym miejscu jest napisane, żyje już nie ja, żyje już nie ego, ale co, żyje we mnie Chrystus. I teraz Paweł mówi tak, że on pracuje przez zdolności, które ma. Czyli przez łaskę. W ogóle wiesz, że masz zdolności Boże. Masz zdolności Boże. I czy ty je czujesz, czy ty ich nie czujesz, czy ty korzystasz z nich w 5, w 10, w 15%, to ty je masz. Ile ich masz? Komplet. Zgodnie z twoją osobą. Ty jako ty personalnie masz komplet zdolności Bożych, czyli co? Czyli łaskę. I dlatego możesz co? Zasuwać. Dlatego, że masz łaskę, to możesz zasuwać. Ostatnio oglądałem taki film. To się w Stanach rzecz dzieje, to w ogóle jest taki kraj, bardzo ciekawy kraj. Akurat tam był pociąg. Ten pociąg miał, jak to Ameryka, 1,5 kilometra. 1,5 kilometra pociągu. Ciągnięty przez 6 lokomotyw. Ja mówię, Ameryka. To jest w ogóle, albo Ameryka, albo Rosja, takie rzeczy się tylko dzieją w ogóle w dwóch częściach świata. W ogóle, wiesz o co chodzi? 1,5 kilometra pociągu. O co chodzi? U nas by poszło, nie wiem ile tych pociągów, 3-4, tyle, wiesz, 5 razy tyle energii by zużyli i tak dalej. A tam nie, założyli 6 lokomotyw, rozumiesz, co robili? Przypieprzyli moc i pociągnęli 1,5 kilometra człowieku pociągu z benzyną. Ja mówię, kurczę, rewelacja. Co zrobili? Skorzystali z technologii, z mądrości ludzkiej, rozumiesz? I wykorzystali to do prostych rzeczy. Do osiągnięcia konkretnego sukcesu. Do zrobienia oszczędności itp. itp. Chcę, żebyśmy umieli połączyć odpocznienie w łasce i pracę w łasce. Bo czy pracujesz, czy odpoczywasz, jesteś człowiekiem, który
posiada Boże zdolności. Łaska to, tak jak powiedziałem, niezasłużona Boża przychylność, a więc tutaj też chodzi o to, że stosunek Boga do człowieka jest jakby tutaj głównym elementem. Nie człowieka do Boga. To jest stosunek Boga do czego? To Bóg nam dał niezasłużoną przychylność. To Bóg nam dał Bożą zdolność. To jest bardzo ważne, żeby to zobaczyć, że to się po prostu ma, że to się dostało, że na to nie zasłużysz stażem chrześcijańskim, na to nie zasłużysz służbą chrześcijańską. Rozumiesz? Bo to jest Jego stosunek do ciebie, a nie twój do Niego. Twój to jest taki, żeby to przyjąć, żeby powiedzieć, ok, mam Boże zdolności i mogę zasuwać. Więc co będę robił? Zasuwał. Od kiedy? Od wczoraj. Od wczoraj będę zasuwał. Na pełnym w ogóle wypasie. Na 6 lokomotyw. Rozumiesz? Będę zasuwał. Nie będę tam pod tym kwitnął, kwit, nie wiem jak się mówi, pod tym barem, bo kurczaki zrobili. Gośka kurczaka usmażyła, czy tam Anita przyniosła dobre kotlety. Już mnie pachną kotlety. Tu jeszcze kazanie się nie kończy, a oni tam stoją. I kotlety są. Oddajmy te kotlety biednym dziś. Może. Tu chodzi o to, żeby bardzo poważnie to przyjąć. Nie możemy bawić się w kościelnictwo. Nie możemy myśleć w konfiguracjach takich, że żyjemy w łasce, więc jesteśmy w ogóle jacyś zawieszeni w jakiejś formule, jakiejś próżni, w jakimś kokonie. Wiara to fakt, że Bóg nic złego nie myśli o człowieku, a więc nic złego nie czyni człowiekowi, mimo że człowiek popełnia błędy. To jest ta łaska, gdzie ona wchodzi w człowieka jak w masło, mam ją. Jest mi przychylny, więc dał mi swoje zdolności. Skoro mam jego zdolności, to będę zasuwał. Rozumiesz, o co chodzi? Będę na tym sfokusowany. Wszystko, co będę robił w swoim życiu, chodząc po tej ziemi, będzie maksymalne. Maksymalnie będę tutaj słuchał słowa. Maksymalnie będę zaangażowany w życie Kościoła. Maksymalnie będę wpływał w ogóle na ludzi ze świata. Maksymalnie. Będę maksymalnie skupiony na tym, co się tutaj dzieje. Maksymalnie będę kochał. Maksymalnie to będę wszystko robił, bo to jest praca. Skupienie też jest pracą. Sfokusowanie się na rzeczy ważne jest pracą. Rozumiesz, o co chodzi? Jesteś sfokusowany na kotlecie, to wiesz, co ty robisz. W ogóle przestajesz pracować. Derek Prince kiedyś powiedział, że jakość chrześcijanina między innymi on poznaje po tym, jak on je. Jaki ma stosunek do jedzenia. Dobre. Bardzo dobre, człowieku. O. Rzeczywistość, która jest wokół ciebie, jest nieubłagana. Diabeł będzie chciał, żebyś albo się w życiu przepracował, działając o własnych siłach, albo żebyś się rozleniwił i nie osiągnął w ogóle sukcesu. Tak czy inaczej grozi ci śmierć. Bez zrównoważenia tych dwóch środowisk i tak grozi ci śmierć.
czy z tej strony, albo się sam zarżniesz, żyjąc o własnych siłach, wykończysz się. Rozumiesz, o co chodzi? Spalisz się, kurczę, w blokach. Albo rozleniwisz się. Gdzieś taki obraz widziałem, że leży leń pod jabłonką. I jabłko tak nad nim zwisa. A on jest taki leniwy, że nie chce, musi ruszyć ręką i gębą chce to jabłko złapać. To jakieś bajce widziałem normalnie. Rozumiesz, o co chodzi? Efekt jest taki, że on tam umiera z głodu. To chyba Ezop w ogóle pisał. Czy tam, wiesz, gdzieś tam to w ogóle do mnie dotarło. Umarł pod to jabłonką. Mu się, człowieku, łapy nie chciało, kurczę, wyciągnąć po jabłko. Lenie umierają. Rozumiecie? Na lenistwo się umiera. Tak samo jak się umiera na przepracowanie. To trzeba zrównoważyć. Wyrównać w sobie zgodnie z dyrektywą apostolską. Rzeczywistość nie jest dla człowieka przychylna. Ona jest neutralna. To, co my w niej zrobimy, to my to wypracujemy. My to w ogóle możemy zaaranżować. Rozumiesz? Popatrz. Diabeł wielu z was nieraz przekonał, jestem pewny tego, że te zewnętrzne rzeczy, które się dzieją, ludzie, sytuacje, czas, nie wiem kto, to jest odpowiedzialne za wasze porażki. Mam porażkę, bo tacy są ludzie, taki jest czas, żyję w tym kraju i tak dalej, i tak dalej. To jest absolutna bzdura. To wszystko, co jest wokół, to nie posiada mandatu do naszego życia. Rozumiecie? To my się na to zgadzamy, słuchając tego, co tam się dzieje, przyjmując te idee i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest neutralne. Tu nawet pretensji nie można mieć, że świat jest zły. A jaki ma być? Ja bym chciał, żeby był dobry. No człowieku, no, ja bym chciał. Też bym różne rzeczy chciał. No. Rzeczywistość, która nas otacza, to jest płaszczyzna do życia. I teraz na tej płaszczyźnie ja mam pracować i odpoczywać. Ja mam zrównoważyć to w swoim życiu. W każdej dziedzinie. Duchowej, psychicznej, materialnej. Mam to zrównoważyć. To jest moje zadanie. I nikt mi nie może w tym pomóc. Nie mogę sobie tu partnerów szukać do tego. Czy człowiek poznał Jezusa, czy nie, to praca jest środkiem do osiągnięcia przez człowieka sukcesu. Takie jest są realia w rzeczywistości. Czy człowiek poznał Jezusa, czy nie poznał Jezusa? Bez pracy nie ma kołaczy. Nie ma. W żadnej dziedzinie życia. Jestem pod łaską. Mi coś skapnie. Co ci skapnie? Znikąd nic ci nie skapnie. Posłuchaj. Z nieba ci nie skapnie i od człowieka ci nie skapnie. Oczywiście są tacy ludzie, którzy mają pewną metodę życiową. Nie wiem, skąd oni jej nabrali, który demon im to przyniósł, ale oni mają taką metodę prześlizgnąć się przez życie. Ja w ogóle myślę, że to jest pokolenie węża. Takie ślizgie, wiesz. Wiesz, o czym mówię? Kiedyś byliśmy z Norbim u takich tam ludzi, co węże hodowali, te węże tam. Ja to pierwszy raz miałem, nie wiem jak Norbi, ale ja to pierwszy raz miałem węża wtedy w ręku. To mówię, co to takie stworzenie, takie przełaził, wiesz, o co chodzi? To nawet nie było, że on był taki obślizgły, bo on jakiś ślud miał, on był zimny, przede wszystkim on był zimny. Norbert się jakiegoś pytona ubrał, tam zawiesił go na sobie, a ja takiego miałem mniejszego i on mnie w tych rękach, wiecie o co chodzi, przechodził w ogóle sobie, ja to do dziś pamiętam, mówię, Boże kochany, mówię, to jest takie pokolenie jest wśród ludzi, taki rodzaj obślizgłych ludzi, którzy się chcą ślizgnąć przez życie i oni w ogóle mają coś takiego, że oni robią różne myki takie, żeby przez te życie się ślizgnąć. Oni nie lubią pracy, ci ludzie. Rozumiesz? Pokolenie żmijowe.
Nie lubią pracy. Żadnej pracy nie lubią. To nie chodzi o to, że oni fizycznej pracy nie lubią. Oni w ogóle nie lubią pracy. Nie lubią pracy duchowej. Nie lubią się uczyć. Rozumiesz, o co chodzi? Nie lubią takich rzeczy. Wczoraj troszkę tam świętowaliśmy Wiktora, naszego urodziny. I Wiktor siedzi i Sara siedzi po drugiej stronie, a on do niej mówi tak. Pamiętaj, mówi. Jak pojedziesz do Ameryki, to masz być grzeczna. Pójdziesz do koledżu, będziesz prowadziła własny biznes. Mówi, nie weźmiesz ze mnie przykładu. Nie schrzaniesz różnych rzeczy jak ja. Ja muszę, mówi, zasuwać. Ty nie będziesz musiała. Ja w ogóle nie patrzę, a on jej kazanie prawi przy stole. Ale jak, po jakim doświadczeniu? Bo miał taki okres w życiu, gdzie się ślizgał. Się ślizgał. A potem zobaczył, że, no, że ślizganie się doprowadza człowieka do jakiejś formy śmierci. Rozumiesz? Dlatego mówię, jedni umierają z przepracowania, inni umierają z lenistwa. Śmierć ma dojście do jednej i do drugiej kategorii ludzi. Piąta Mojżeszowa 28:12. Otworzy Jahwe przed tobą swój skarbiec dobra niebiosa, aby błogosławić wszelką pracę twoich rąk. Patrz, ktoś mówi, o, a ja myślałem, że ja mam błogosławieństwo z krzyża. No bo to jest błogosławieństwo z krzyża właśnie. Błogosławieństwo z krzyża. Dlatego ludzie przychodzą do mnie tak. Nie wiem, czy ta praca jest od Pana. Ja mówię, chodź i przeczytam piątą Mojżeszową. Aby błogosławić wszelką. Mówię, powiedz wszelką. Mówię, wszelką, mówi do mnie. Wszelką pracę. Nie masz pracy? To podejmij jakąś pracę. A zgadnij, co się będzie działo, jak podejmiesz tą pracę. Jahwe pobłogosławi tą pracę. Nada tej pracy w twoich rękach moc. Ta praca przyniesie ci sukces. Jakaś praca. Ale to co? A to czy ja... To jest najlepsze. To jest, słuchajcie, żebym się nie rozminął z wolą pańską. W tej pracy. On do pracy idzie, żebym się nie rozminął z wolą pańską. Ja mówię, to idź do pracy tej akurat i rozmyślaj, czy ty jesteś w woli pańskiej. Ten werset będzie się realizował w twoim życiu, czyli będziesz błogosławiony przy tej pracy, a ty się zastanawiaj, czy to jest w ogóle ta praca, którą ty masz wykonywać. Niech ci Bóg błogosławi, stary. Po prostu ja ci życzę wszystkiego najlepszego, no. Ludzie szukają dziwnych rzeczy, nie rozumieją w ogóle takich. Jak mam osiągnąć błogosławieństwo? Ja mówię, weź się do roboty. A jakie? Ja mówię, jakiejkolwiek. Najpierw może idź, usiądź sobie, pomódź się z 15 godzin, zacznij jakąś pracę. Potem w ogóle wyjdź z tej swojej komory i weź coś zrób. Albo wykop se grób. Co uważasz? Też praca. Nie uniknie się tego, człowieku. Jak ktoś przyjmuje Jezusa jako Zbawiciela i Pana, to praca, którą wykonuje, jest jedynie końcowym przyciskiem. Ja bym tak chciał, żeby chrześcijanie to zrozumieli, że jak ty jesteś narodzony z Bożego Ducha, to praca to nie jest problem, tylko końcowy przycisk mocy. Końcowy przycisk mocy do osiągnięcia sukcesu, ponieważ człowiek ma Bożą zdolność w sobie i obietnicę błogosławieństwa pracy jego rąk. To jest przycisk. Jak ten kurcze grzyb w tych teleturniejach. Nie idę do pracy w innym celu, tylko po co? Żeby postawić kropkę na i. Żeby zamknąć pewien temat. Idę pracować. Ci, co za dużo myślą, gdzie mają pracować,
tak? To już zaczynają powolutku chodzić ze śmiercią za rękę. Powolutku idą na spacer ze śmiercią. Zatem człowiek taki nie martwi się o skutki swojej pracy oraz nie frustruje się, gdy mu coś nie idzie, bo to jest dla niego ostatni przycisk. On wie zaraz, nie, to się musi w ogóle. To, co ja robię, to musi przynieść mi sukces. Jak ja bym chciał, żeby ludzie tak myśleli. Żeby wierzyli w to. Żeby wierzyli w te rzeczy. Bóg jest absolutem. To, co powiedziałem na początku, nie możesz wybrać sobie czegoś. W tobie może się wszystko mielić. Ja kurczę wiem, że mogą być zgrzyty. Ja masę zgrzytów w ogóle przeżyłem związanych z tym, że czytałem pismo, modliłem się i we mnie kurczę, aż wszystko się gotowało wielokrotnie. To wcale nie było tak, że ja, panie, lecę. Nie. To się gotowało we mnie, tylko tak jak zacząłem taki cykl nauczań w ogóle, jak być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, uznałem, że Bóg to absolut. Dobra, zgrzyta we mnie, ale nie interesuje mnie to dlaczego, bo tak powiedział Bóg. Jak tak powiedział Bóg, to jest temat zamknięty. Ja wiem, że w tym narodzie to są takie skłonności, ja wiem. Tutaj, kurczę, człowieku, chłop w zagrodzie równy wojewodzie, to kurczę, zawsze tak było, rozumiecie, w tym kraju. Nawet króla elekcyjnie wybierali. To jest taki kraj. To te demony, człowieku, słowiańskie, kurcze, wpływające przez lata, rozumiesz, na to wszystko. Byliśmy nawet tacy fachowcy, że człowieku szła potężna fala przebudzenia protestanckiego, to się człowieku w Czechach zatrzymała, do Polski nie wyszła, to na chwilę coś się działo, rozumiesz, o co chodzi, a potem się dziwią, dlaczego na nas Szwedzi napadli, Szwedzi na nich napadli, no. Słyszałeś w ogóle o takim czymś? W ogóle ja tylko i znam jedną, tak, ja. Może znacie więcej historii. A ja nie znam takich wiele historii, żeby Szwedzi na kogoś jeszcze ponapadali. Ja bym się nie dziwił, jakby na nas Czesi nawet napadli. W ogóle, rozumiesz, weź to rozkmin. Słyszałeś kiedyś, żeby jeszcze Szwedzi na kogoś napadali? Człowieku? To za czasów Wikingów się działo w ogóle. Na później, czeku, na Polskę napadli. Rozumiesz, dlaczego na Polskę napadli? Bo to kurczę taki naród. To się otworzyli, człowieku, na diabła. Diabeł może przepłynął, rozumiesz, o co chodzi. Chociaż ja to nawet nie wiem, czy nie byłoby dobrze, jak oni by nas zmietli, ci Szwedzi. To chyba by było na plus dla nas, byśmy byli protestantami, rozumiesz, o co chodzi. No tak, bo niby wjechali, wycięli, człowieku, wysadzili tą kurczę, ten kołchoz tam w Częstochowie. Rozumiesz, o co chodzi? I byśmy mieli normalny protestancki ruch, przynajmniej, tak? Nie musielibyśmy walczyć z tym, że tutaj przychodzi do mnie Baśka, mówi, a tam siedzi Maria. Ja mówię, Boże kochany, Maria jeszcze siedzi tutaj, demon jakiś, posłałem wstawienników, nie, módlcie się, bo tam siedzi. Bo to, no tak, bo tu pełno duchów religijnych, rozumiesz, w tym kraju, one wszędzie przychodzą, ryj wsadzają w każde miejsce. Rozumiesz, taki kraj. To przynajmniej u protestantów to byśmy nie mieli tego, tylko Biblię byśmy mieli, oprawiono w ramki, to prędzej by to ustawił. Dlaczego? Bo to jest przynajmniej logos. Tutaj to logos mamy w tą Biblię, ja rozumiem, że są złe tłumaczenia, tłumaczymy, robimy, prostujemy, ale tu przynajmniej jest co prostować. A tutaj spotykasz człowieka, który ma trzy fakultety, rozumiesz, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, który jest z niebie, święć się imię Twoje, wiesz o co chodzi, stoi, podchodzisz do niego, przepraszam bardzo, masz mózg? Tak, jestem fizykiem jądrowym. No w ogóle człowieku, słyszysz co mówisz, fizyku jądrowy? Szok! To duchy religijne do tego doprowadzają. Ludzie Nobla dostają, rozumiesz o co chodzi? Wracają do domu i klękają przed obrazem, proszę ciebie, i liżą, proszę ciebie, babę na obrazie. Rozumiesz? Bo mają takie dynks. Takim żyjemy kraju, więc ja mówię, może jakby potop szwedzki przeleciał, wypłukał, rozumiesz o co chodzi? To było git. Dzisiaj i tak, potem i tak by przysłała Unia i wszystko wyrównała, rozumiesz o co chodzi? Także byśmy byli, rozumiesz, takim krajem fajnym, nie?
No ale nie udało się, człowieku. No. Ekipa z Watykanu wygrała. Dzisiaj musimy, kurczę, i z innej strony do tego podchodzić. Ale człowiek, który chodzi w Duchu Świętym, on nie martwi się, nie frustruje się, nie wychodzi mi, znowu mi nie wychodzi, znowu mi ciężko. On wie, że to jest przycisk. Bo Pan powiedział, będzie błogosławił pracę moich rąk. Co robię? Kładę płytkę w ogóle betonową gdzieś. Krew mi leci z rąk. Co powiem? Co powiem? Pan błogosławi pracę moich rąk. I niebawem te płytki, jak jesteś kumaty i masz życie modlitewne, a jesteś kumaty, jak masz życie modlitewne, rozumiesz? To zaczynasz, proszę ciebie, mieć namaszczenie Midasa i płytki betonowe będą się zamieniać w złoto. Jeszcze trochę krwi, jeszcze trochę potu. Nie martw się. Ja myślałem, że jestem własny, nie będę się pocił. Jak ktoś nie poci się, to śmierdzi. Kiedyś siedziałem z takim jednym delikwentem, co człowieku, jak solił kanapkę, rozumiesz, to aż biało było. Człowieku, smród na całą celę od niego był. Rozumiesz, o co chodzi? Punkcik się nazywał, człowieku. Ksywę miał. Ważył z pakie 50. Punkcik na niego mówili. Punkcik tyle solił i się nie pocił. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. 15 metrów kwadratowych. Nas czterech i punkcik. Rozumiesz, lato. A on soli i się nie poci. Po prostu. Musisz się pocić i krew też musi lecieć. I nie trzeba się w ogóle przejmować, że leci krew. Bo przez krew trafiłeś do nieba. Choćby ta twoja krew przy tych płytkach betonowych miała być dolana do ofiary Chrystusowej, rozumiesz, to w ogóle nie miej rozwolnienia w związku z tym. Bo Bóg błogosławić będzie pracę twoich rąk. Ale jak ty to porzucisz i powiedz, jestem w łasce, goń się. Powiesz do brygadzisty, wiesz, o co chodzi? To diabeł przyjdzie, weźmie cię pod pachę, pewnie niech się goni. Wiesz, o co chodzi? Człowiek ze świata. Diabeł powie do ciebie, to jest człowiek ze świata. Bo się będziesz liczył z człowiekiem ze świata, daj spokój. Ty do kościoła idź. I na każdą grupę teraz pojedź. I pamiętaj, żebyś cyryjskiego kazań słuchał codziennie 84 razy. Tak ci wiara wzrośnie, że nie pytaj. To jest bardzo ważne. Bo Cyryjski to jest międzymordzie tak zwane. No, wielu myśli, że ja jestem międzymordzie. Że między nim a Bogiem to jestem ja. Tak ludzie myślą. Z tego pokutować trzeba. Klęknąć przed Bogiem i spokutować, że między mordzie se kurczę wstawiłem. Oprócz tego, tak jak wcześniej powiedziałem, łaska to Boża zdolność człowieka. Zatem człowiek Boży, gdy pracuje, to wykorzystuje do swojej pracy nie tylko swoje uwarunkowania, które ma, które też od Boga pochodzą, ale również Bożą moc, która zaczęła się manifestować od momentu nowego narodzenia. Zupełnie inaczej się płytki betonowe kładzie z Duchem Świętym. Inaczej się pracuje w ciężkiej pracy, jak aniołowie są przy tobie. Inaczej. Inaczej się myśli, inaczej się działa, inaczej się sprzedaje, inaczej się, kurczę, robi różne rzeczy. Inaczej. Tylko co trzeba? Wierzyć. Trzeba mieć życie modlitewne. Trzeba trybić ten cały system. Trzeba być zrównoważonym, a nie niezrównoważonym. Nie można nie wiedzieć. Wiecie, że nie możecie nie wiedzieć. Dzisiaj jak ty nie możesz przyjść do Boga, nie wiedziałem. Bóg mówi się, dowiedz. Dlaczego się nie dowiedziałeś? A w związku z tym działania takiego człowieka są o wiele skuteczniejsze, gdyby pracował poza łaską, bo on pracuje w łasce. On pracuje za pomocą również Bożych zdolności.
On w to wierzy. Dzisiaj, Panie, idziesz ze mną do pracy. Z kim idziesz do pracy rano? Z Bogiem. Kto ci towarzyszy? Aniołowie. Tak się do pracy chodzi. Się ekipą chodzi. Samemu do pracy chodzą kto? Pyszałkowie. Pyszałki, nie wiem jak to zwie się. Takie typy chodzą sami do pracy. Zosie Samosie tak zwane. Demon Zosi Samosi. Idąc tym tropem, praca tego rodzaju nie przynosi ze sobą ciężaru, a jedynie zwykłą ludzką eksploatację. Dodatkowo zminimalizowaną przez działanie Bożej mocy. To można się eksploatować fizycznie, to jest normalne, chce ci się, pracujesz, chce ci się spać. Więcej pracujesz, chce ci się bardziej spać. Normalna sprawa, wydolność ciała jednak i tak może być dużo większa przez działanie Bożej mocy. Ale co? Przestaje to być ciężarem. Ja nie rozumiem, jak ludzie w ogóle robią coś w życiu, to jest dla nich ciężkie. Ojcem jestem ciężko, mi matką jestem ciężko, mi pracownikiem ciężko, biznesmenem ciężko. Cały czas jest mi ciężko. Co ja mam zrobić? Zabić się. Zatem człowiek Boży pracuje, ale praca jest dla niego niczym pójście do banku po należne mu pieniądze. On w to wierzy. Jeśli ja się za coś biorę, to ja z tego wyciągnę maksimum. No ale jak człowiek myśli, ja się za to biorę, żebym przetrwał tylko. Co to w ogóle jest? W ogóle rozumiesz? Człowiek nie rozumie, że to jest przycisk mocy. Człowiek nie rozumie, że robi to z Bogiem. Że robi to z Bogiem, że on bierze ten pług. Rozumiesz, o co chodzi? A zanim ojciec kładzie ręce na jego ręce i razem ten pług pchają. On w to nie wierzy. No bo on mówi, muszę coś udowodnić. Na już, już potem trochę pobędzie w kościele, już się nauczy, że Bogu nic nie odda, teraz człowiekowi coś udowodnię. Coś udowodnię. Po co ty masz coś udowodnić? A już, dobra, nauczy się człowiek, sobie coś udowodnię. No nie, no teraz, bez przesady. Przecież ty nie żyjesz. No i czy chcesz być człowieku aktorem dla trupów? No bez przesady. Co chcesz robić? Sobie coś udowodnię, bo jestem niespełniony. Idąc dalej, człowiek, który tak pracuje, robi to jak na luzie i nie bierze nadgodzin wewnętrznych, bo się pracuje jak na luzie. Zaangażowanie nie jest wprost proporcjonalne, rozumiesz, ze spiną. Zaangażowanie to jest inna rzecz. Angażuję się, bo wiem, że trzeba się angażować. Rzetelnie coś robię, ale się nie spinam. Jestem luźny. Nie niefrasobliwy. Nie olewczy, ale luźny. Wiem, że co? Że mi się uda. Jak może mi się nie udać? Jak on powiedział, że pobłogosławi pracę moich rąk. Ja nie rozumiem, jak mi się może nie udać. No to przecież on by zawiódł. No jak on by zawiódł, to to wszystko szlak trafi człowieku w przeciągu mikrosekundy. Ale jesteś na luzie. Luźny. A nie spięty, bo ja coś robię, albo mi się nie udało. No to co z tego, że ci się nie udało? Wstań i zrób, znowu to zrób. No a jak będą na mnie patrzeć ludzie? Ale co mnie to obchodzi? Ja nie wiem. Pewno będą na ciebie pluć, inni coś innego zrobią. No jak to ludzie? No przecież ludzie to człowieku. No kurczę, niektórzy ludzie to gorzej niż mój pies. No. Pierwsza Mojżeszowa 1:31-2:3. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął po wszystkich dziełach jego. Oczywiście to jest parafraza. No ten autor musiał takie rzeczy napisać, żeby ludziom w ogóle pokazać, odpoczął Bóg i tak dalej, i tak dalej. Czemu? Co to jest? To jest proroczy przekaz. Ludzie, jak Stary Testament dla was nie będzie
u swoich podstaw proroczym przekazem, to go wyrwijcie z Biblii i sobie zróbcie tylko Nowy Testament. No bo to nie ma sensu, wiesz o co chodzi. Bo to nie jest po to, żeby przeczytać, w ogóle ja pamiętam, były takie, w Stanach to były w ogóle, bo tam te regiony są takie mocno podzielone, tam część Stanów to jest taka bardzo para protestancka, para religijna, no w ten sposób. I tam były, że nauczyciele odmawiali nauczania w szkołach tego, że tam świat powstał miliony lat temu, że ludzkość jest tego, tylko niebo jest w Biblii napisane, to jest 6000 lat temu się stało wszystko. No ja mówię, nie, no to mam. Ja ale to poważni ludzie, po studiach, wiesz o co? Nie, bo to nie będziemy, tak w Biblii jest napisane, mówię. No. Szok. W Biblii jest napisane, że Bóg odpoczął. W ogóle rozumiecie mnie? Odpoczął. Bóg, wszechbyt się zmęczył. No błagam cię. W ogóle, żeby się zmęczyć, to trzeba mieć układ nerwowy. Rozumiesz? Nie wiem, jak wygląda układ nerwowy Boga. Na pewno nie w ten sposób, że się męczy. Jeśli w ogóle posiada coś ten deseń. Widać jednak proroczy przekaz, że robi coś z pełnym zaangażowaniem. Jeśli robi to z pełnym zaangażowaniem, bo cały czas to robi, to mówi... Było to bardzo dobre. Czyli zrobi, jeśli ty z zaangażowaniem pracujesz, wierzysz w Boże błogosławieństwo, to co robisz, będzie bardzo dobre. Czy ty wierzysz, to ja musiałem, ludzie, ja musiałem uwierzyć, że ja jestem bardzo dobrym przywódcą, bardzo dobrym ojcem duchowym, że ja jestem bardzo dobrym kaznodzieją, bardzo dobrym. Ja musiałem uwierzyć, podkreślam słowo uwierzyć, bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Kiedy ja przestawałem funkcjonować jako ewangelista, to ja musiałem uwierzyć, że ja ludzi lubię. Uwierzyć najpierw. Myślicie, że jak jest się ewangelistą, to się ludzi lubi? Czasem tak. A czasem nie. Ale jak wchodzisz w działanie duszpasterskie, to już jest inna para kaloszy. Bo już ludzie nie są tylko na chwilę. Nie przychodzisz, nie machniesz nad nimi rękami, nie uwolnisz Bożej mocy, tylko musisz z nimi siedzieć, rozumiesz o co chodzi, i z nimi żyć. Ja uwierzyłem, że ja lubię ludzi. Ja i co ja dzisiaj mam? Wszystko to, w co uwierzyłem. Wszystko to, w co uwierzyłem, ja dzisiaj mam. Bo i teraz musisz uwierzyć, że to, co robisz, jest dobre. A diabeł przychodzi, o, to jest takie jeszcze niekompletne, niedoskonałe. Ty jesteś niekompletny, debilu. Ty jesteś niekompletny. Jakbyś był kompletny, to jesteś kompletny dureń. To jest jedyna rzecz, co ty kompletny jesteś. Jakbyś był kompletny, to byś nie zrobił tej rewolty tam kiedyś. Tak? Tylko teraz byś zarządzał sobie kosmosem, byłoby git. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego. I co następuje tutaj? Akcja numer dwa. Odpoczynek, następuje zrównoważenie. Drugim i ostatnim po wykonanej pracy jest odpoczynek. Jest błogosławiony. Tak jak błogosławiona jest praca, tak błogosławiony jest odpoczynek. To jest to samo słowo. W ogóle słowo pobłogosławić oznacza uczynić szczęśliwym. Dokładnie to słowo to jest jeszcze głębsze, bo to jest słowo, że Bóg przyklęka przy tobie. To jest w ogóle ciekawe, jak to tłumaczysz. Bóg przyklęka przy tobie. Rozumiesz? Szok. Jednak w prostej linii to jest bycie szczęśliwym, bycie uszczęśliwionym. Pobłogosławiony to uszczęśliwiony. Jak ty na przykład mówisz, niech cię Bóg błogosławi, to chodzi o to, żebyś ty uszczęśliwił tego człowieka. Ty zobacz, czy ty go uszczęśliwiłeś. Pomodliłeś się o niego,
Uszczęśliwiłeś, dałeś mu kasę, uszczęśliwiłeś, ale jak rzucisz mu na odpał, bądź błogosławiony, bracie, bądź błogosławiona, siostro, rozumiesz, o co chodzi, a dalej masz jakąś dziwną zgryzotę w sobie wobec tego człowieka albo naprawdę, wiesz, jakieś inne rzeczy, to błagam cię, to błogosławieństwo kandupy powtórz. Robisz co swoje i odpoczywasz, oto wola Boża, aleluja, robisz co swoje. I odpoczywasz, nie frustrujesz się, rozumiesz, o co chodzi? Nie chodzisz koła, dobrze zrobiłem, a to, a tamto, czeku. Jak ja mogę to źle zrobić, jak ja w to serce zaangażowałem, diable, debilu, rozumiesz, o co chodzi? Serce zaangażowałem, ja mam na to dowody, ja mam na to argumenty. Wykonałem dobrą robotę. To, co zrobiłem, jest dobre, halleluja. Bóg co? Błogosławi to. Ja jestem przez to uszczęśliwiony. I teraz co ja robię? Fik, odpoczywam. Tak? Po wykonaniu pracy nie martwisz się, czy dobrze ją wykonałeś. Nie sprawdzasz wszystkich twoich ruchów po 100 razy. Nie doszukujesz się tego, co mógłbyś lepiej zrobić. Nie oskarżasz się o to, że za mało zrobiłeś i tak dalej, bo to jest co? Obsesja. To jest z tego samego kubła, co chodzenie 3 razy i sprawdzanie, czy się drzwi zamknęło. W ogóle wiesz, że jak chodzisz jeszcze 2 raz, to ja to wybaczam. Ale jak ty 3 razy sprawdzasz drzwi, to ja cię na terapię zapraszam. Bo ty masz obsesję. Nie muszę wrócić do domu, czy ja żelazko wyłączyłem. A ty prasujesz? No prasuję, raz w miesiącu tam pościel przeprasuję, kołnierz. Ja w sprawie, gaz wyłączyłem, czy wodę zakręciłem. Tak będzie powódź i pożar u ciebie teraz, na pewno. Żeby od razu się wszystko razem zrobi teraz. To są obsesje, są, wiecie, o co chodzi. I to są obsesje, kiedy w ogóle fiksujemy się, czy ja dobrze pracowałem, czy należycie, czy wystarczająco, czy ja wszystko z siebie dałem, a co ty chcesz jeszcze dać z siebie? Bebechy chce wyrywać? Pytanie, czy wierzysz, że zrobiłeś to dobrze? Pytanie, czy wierzysz w ogóle w to, że zaangażowałeś się sercem i zrobiłeś i na pewno jest dobrze i że na pewno jest to że to na pewno jest błogosławieństwo dla ciebie. Ty masz odpocząć. Co to jest odpoczynek? To czas poświęcony na pozbywanie się zmęczenia poprzez robienie tego, co sprawia ci przyjemność. W ogóle rozumiesz, że to jest odpoczynek? To jest odpoczynek. To jest szabat. Nie taki szabat, jak tam w Izraelu widzieliśmy to nieraz szabaty. Pierwszy raz ja byłem w Izraelu, w takim mieszkałem wieżowcu na 11 piętrze. Jest szabat i my do windy wsiadamy, człowieku. No skąd? Ona na każdym piętrze się zatrzymywała. Jak Boga kocham. Na każdym piętrze zatrzymywała się winda, bo oni nie mogą teraz guzika przycisnąć w szabat. I oni, ja tam w ogóle stoję z taki, tym moim kolegą, w ogóle stoimy, 11 piętro, ja powtarzam. Ja mówię do niego, ostatni raz jadę windą w szabat. Ty, otwierają się te drzwi, nikogo tam nie ma. Ci ludzie, co są z nami, tacy starsi stoją. Ja mówię, w ogóle im nie przeszkadza, że ta winda staje. Mówię, jakaś zbiorowa histeria tutaj, mówię, człowieku, w tym się dzieje. Od piątku, od 16. Czym to załatwić? Człowieku, no mnie to nie jest taki szabat. To nie o ten szabat Bogu chodziło w ogóle tam. Szabat. Pamiętam, na lotnisko nie mieliśmy jak pojechać, był szabat. Taksówkę trzeba było wziąć. Gadamy z takim gościem tam w hotelu, on mówi, no mój szwagier jeździ na taksówce. Ja mówię, to dawaj, do tego szwagra tam dzwoni. No i on dzwoni do tego szwagra, szwagier nie, bo szabat. Ja mówię do tego mojego kolegi, weź mu przetłumacz, że damy mu 2 razy więcej, nie? Nie, bo szabat. Ja mówię, 3 razy, będę o 16. Koniec. Potrójna cena, człowieku, i na lotnisko Ben Guriona jechaliśmy, człowieku, jak panowie, nie? Bez problemu, wiesz, o co chodzi, nie? Wszystko ma, dzisiaj ma wszystko, szabat też ma cenę. To jest w ogóle do kupienia, do załatwienia, wiesz. Ale nie taki szabat, Bóg tutaj mówi, nie o takim szabacie. To nie to było.
To było to, że po dobrze wykonanej pracy przychodził czas, kiedy miałeś odpoczywać, czyli wykluczać zmęczenie, robiąc to, co jest dla ciebie przyjemne. O to tu chodziło. O to tu chodziło. Joyce Meyer powiedziała: skop diabłu tyłek, a potem kup sobie nowe buty. Rozumiesz? Idź na zakupy. Rozumiesz, o co chodzi? Ona tak uczyła ludzi. Tak, masz czas, kiedy kopiesz diabłu tyłek, a potem kończysz, jedziesz do galerii, kupujesz sobie nowe szpilki, idziesz na fajny obiad. W czym? W tym samym Duchu Świętym. W równowadze. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? W równowadze. Robisz sobie przyjemność. Jak w ogóle, ja czasami też widzę, jak ja mówię do chrześcijan, weź se, do pewnej grup, weź se, zrób przyjemność. To oni się tak na nie dziwnie patrzą. Do innych to ja nie mogę mówić, zrób sobie przyjemność, bo on człowieku tylko czeka, rozumiesz? Przyjemność dla niego to jest... Do innych mówię, jak weź popracuj trochę, nie? To on się na mnie dziwnie patrzy. To takie, ja mówię, Boże, przecież to trzeba... Ja to jest w ogóle zaczek jakiś podział diabelski, no. Ale ten podział jest. No z nim żyjemy, wśród niego żyjemy. Słuchajcie, no takie są realia. Jest bardzo trafna wypowiedź tej Joyce Meyer. Ewangelia Jana 4,50. I uwierzył człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i co? I odszedł. I uwierzył słowu i odszedł. Przychodzi człowiek. Mam, Panie Boże mój, mam ogromną rzecz tutaj. I Bóg mówi, takie jest moje słowo. On mówi, okej, i poszedł stamtąd. Poszedł. Odpuścił, nic więcej nie robił, nie działał, co zrobił. Odpoczął. Odpoczął. Ja bym chciał, żebyście nauczyli się odpoczywać od ciągłego miauczenia przed Bogiem, jak wzdrętwiałe koty. To jest miauczenie. Tak mi źle jest jeszcze. Tyle już czasu chodzę z tobą do kościoła mocy i nie mam mocy. Nie ma tam miłości, ja nie mam mocy. Taki jestem... To jest żałosne, nie? To jest bardzo żałosne. Po prostu. To mi się nie udało, to mi się nie udało. Czasami tak mówią, bo mi to nie działa, bo mi to nie działa. Ja mówię, bo Bóg jest oszustem. Rozumiesz? Patrz się. Ja mówię, no oszukuje, tyle lat. A Jezus miał schizofrenię. Naprawdę. To był gość, który różne rzeczy mówił. Zobacz, tu mówił to, tu mówił tamto. Schizol, wiesz. To ściema wszystko, wiesz, o co chodzi. Z krzyża oni go zdjęli, ciało schowali, kamień odwali. To w ogóle to są fakty. Mówię, zacznij patrzeć realnie. Tak, jeszcze to religia potem powstała, to naprawdę w ogóle, wiesz. Taki mój kolega, nie żyje już taki pastor, jakaś taka kobitka, on do niej jedzie windo i ona do niego mówi, to pan jest tam pastorem w tym kościele? On, bo to Korba był ten gość, nie? A on mówi, ja to prywatnie to niewierzący jestem, mówi do niej. Ona się patrzy na niego, bo on windzie. Ona mówi, jak to prywatnie pan jest nim? Nie, wie pani, to ja tam chodzę tylko tak, mówi. To prywatnie to nie wierzę, to ja ateista jestem. I tak tę kobietę zostawił w ogóle. Ja do niego mówię, potem ty, co ty jesteś? A mówi, człowieku, ona wszystko wie, bo ona nade mną mieszka, a ja mam grupy 20 lat w domu. Ona mnie teraz 20 lat później, rozumiesz, pyta, bo ona chce ze mną w ogóle się pokłócić. Rozumiesz, o co chodzi? Ona pokłócić się z nim chciała. Wiesz, no tak jest. Głupiemu wedle głupoty odpowiadał, bo on tak robił po prostu, miał to w nosie. Nie? Prywatnie niewierzący jest. Odpoczynek wynika z wiary. On uwierzył i odszedł. Z czego wynika odpoczynek? Z wiary. Tak jak sukces w pracy wynika z wiary,
wiary, która nie znosi narzekania, która nie znosi w ogóle maltretowania się tym, jak mi źle, jak mi trudno i tak dalej, jak ja jestem biedny. Rozumiesz, o co chodzi? Tak też odpoczynek wynika z wiary. To trzeba uwierzyć, żeby odejść. A ludzie siedzą i miauczą jak zbłąkane koty. Rozumiesz, jeszcze jestem nieszczęśliwy, a jeszcze daj mi znak. Naprawdę. Daj mi znak. Są znaki. Pełno jest ich dla ludzi, którzy szukają świeżo Boga. Rozumiesz, o co chodzi? Do mnie człowiek dzwoni i mówi do mnie tak. Pastorze, pastor mnie zrozumie. Ja mówię, mów. Nawróciłem się do Boga niedawno. I mówi do mnie, totalnie niereligijny człowiek. Niereligijny człowiek. Taką wypowiedź totalnie, wiesz. Widać, że świeży, w ogóle spotkał się z Duchem Świętym. On mówi, prosiłem Boga. Mówi, Panie, mów do mnie. Ja chcę wiedzieć, czy ja dobrze robię, czy niedobrze robię. I mówi, wziąłem dwa druty. I powiedziałem tak. Panie Boże, mam zrobić to czy tamto. Jak mam zrobić to, to niech one się zegną w prawą, czy tam w prawo, czy gdzieś. Człowieku, jemu się druty zginają w rękach. Ja mówię, przyjedź do mnie. A on w ogóle szczery do bólu, normalny facet. Wiecie, Duch Święty do niego przez druty mówi. Druty mu się, ja mówiłem o tym różnym ludziom, nie wierzą w to w ogóle, wiesz, i tak dalej, nie? A ja w ogóle go słucham i w ogóle, wiesz, i ciarki mnie przechodzą. Rozumiem, wiem, że to jest Duch Święty, a chłopaczynie się druty w rękach zginają. W prawo albo w lewo się, kurcze, kłaniają, wiesz. Bo Duch Święty mówi tak albo nie. Tak, bo facet mieszka gdzieś na zabitej jakiejś wsi deskami, rozumiecie, o co chodzi, nie ma dostępu do różnych rzeczy, nas znalazł gdzieś, zobaczył, że my w ogóle funkcjonujemy w Duchu Świętym, dlatego zdecydował się do mnie zadzwonić. Mówi, pastorze, ty mnie zrozumiesz, ty mi uwierzysz. Ja mówię, wierzę ci, przyjedź do mnie po prostu, bo wiem, że to jest w ogóle Boży człowiek. Rozumiesz? Boży człowiek. Duch Święty do niego mówi w taki sposób, bo on nie miał źródeł, nie miał kontaktu. A człowiek, który jest wierzący, wszystko ma, człowieku, wywalone takimi bykami, człowieku, ładowane do głowy, on mówi, daj mi znak. Jezus przed takimi właśnie staje, żadnego znaku nie dostaniecie, mówi do faryzeuszy. O, nie dla was to znaki. Tylko znak Jonasza. Tak jak 3 dni Jonasz był w wielkiej rybie, tak 3 dni Syn Człowieczy będzie, mówi, w czeluściach piekła. Rozumiecie, o co chodzi? Gdy wierzysz, to odpoczywasz. Gdy nie wierzysz, to nie odpoczywasz. Wiecie, że w ogóle można nic nie robić, a nie odpoczywać? Można dalej być spracowanym, zajechanym jak koń szmaciarza. Można przez cały czas tak mieć. I utyskiwać nad tym, że cały czas energia ci bokiem wychodzi. I mówić, diabeł ma do mnie dostęp, diabeł ma tamto, diabeł ma... Ja mówię, człowieku, ty jesteś zmęczony. Życiem jesteś zmęczony. Życie z łaski zasadza się na zaufaniu Bogu, a odpoczynek jest dowodem na to, że się ufa. Człowiek, który umie odpoczywać w Duchu Świętym, to jest człowiek, który ma dowód na to, że ufa. I ja nie mówię o leniach, bo o nich już nie rozmawiamy. Mówimy o człowieku dobrej roboty, o człowieku, który robi swoje. On odpoczywa w Duchu Świętym i to jest na luzie. Rozumiesz, o co chodzi? Odpina się. On jest odpięty od tego systemu. Życie w łasce daje ci oddech i czyni cię wypoczętym. Rozumiesz, dlaczego Paweł to pokazał, jak to się łączy w sobie? Pokazał, jak się łączy praca i jak się łączy wypoczynek. Pokazał, jaka jest kolejność tego zjawiska.
działając w łasce, nie zajedziesz się życiowo. Nie ma takiej opcji, żebyś się zajechał życiowo. Będziesz świeży przez cały czas, do końca swoich dni. Albo wróci Jezus po ciebie, albo odejdziesz stąd jako świeży. Rozumiesz dlaczego? Bo funkcjonowałeś na zasadach Bożych. Odpoczywałeś. Często w ogóle to jest odpoczynek od różnych rzeczy, które się dzieją nawet wewnątrz nas. Jestem tutaj, funkcjonuję w jakiejś tam formie napięć, no bo działam, coś robię, no są napięcia. W ogóle tam, gdzie jest działanie, są napięcia, rozumiecie o co chodzi? To muszą być napięcia, no bo ja, to nie ma, że nie ma napięć, bo ta rzeczywistość, która jest wokół nas, ona powoduje, że tam muszą być napięcia. Tam cały czas przeskakuje, kurczę, iskra. I jak działasz, no to musi ci ta iskra przeskakiwać, no. Ale potem wewnętrznie odpoczywasz, odcinasz się momentalnie. Nie ma czegoś takiego, że ty kończysz ten temat i dalej ci tam iskra przeskakuje przed oczyma. I teraz, żeby żyć w ogóle w odpocznieniu, to trzeba skapitulować, złożyć broń. To jest kapitulacja, to jest złożenie broni. Poddać się. Trzeba uwierzyć, że nie trzeba się przepracowywać. W łasce nie ma nadgodzin, rozumiecie? Tam nie ma takich rzeczy, bo Bóg błogosławi pracę twoich rąk. Ty nie musisz do niej dodać ani grama napięcia, ani grama dodatkowego wyjścia energii. Nie musisz tego zrobić. Możesz. Jak chcesz mieć braki, to rób. To jest twoja sprawa. Potem się nie dziw, że masz stres. Stres mnie zżera. Jestem zestresowany, ściśnięty. Tu mnie boli, tam mnie ludzie. Ja w ogóle to rozumiem, bo i ja się nie zastosowałem do tego w swoim życiu. Ja na własnej skórze odczułem różne rzeczy. Więc nie mówię do was jedynie z poziomu Bożej prawdy, tylko dodatkowo do tego dodaję swoje doświadczenie, które jest zgodne z tą prawdą. Więc świadectwo też składam z tego, że można się zarżnąć. I wydaje ci się, że właśnie, wydaje ci się, że ty się nie stresujesz. Tobie się wydaje. Ale pamiętaj, jak bierzesz nadgodziny, to się będziesz stresował. Bo organizm nie jest do tego przygotowany. I te nadgodziny, to nie jest czas. To nie czasowo się mierzy wszystko. To nie mierzymy czasowo tego. Nadgodziny są rozumiane, że to jest do Bożej zdolności, która jest w tobie. Rozumiesz? I do tego, że masz potencjał, który posiadasz i który jest do uwolnienia, dokładasz różne jakby formuły energetyczne z siebie, jakby wytężasz się, napinasz, wychodzą ci te życiowe żyły. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Coś pęknie. Zaraz coś pęknie. Rozumiesz? Coś pęknie w życiu. Jeszcze muszę to, bo jeszcze nie jestem zrealizowany, bo jeszcze nie mam dociągniętych tych rzeczy, bo jeszcze to. Bo co powiedzą ludzie, co powie żona, co powie mąż, co powiedzą gdzieś tam, co powie Bóg. Bóg powie, opamiętaj się. Trzeba uwierzyć, że nie trzeba się przepracowywać. I trzeba uwierzyć, że odpoczynek to boski stan, a nie destabilizacja życiowa. Tak jak praca jest boskim stanem, tak odpoczynek jest boskim stanem. Rozumiesz? Musisz to sobie poukładać.
nie tylko przyjąć tą wiedzę, którą ja tutaj przekazuję ci dzisiaj, ale musisz to sobie poukładać w Duchu Świętym. Musisz się modlić. Dobrze jest sobie potem to odtworzyć i wiesz, co robić? Modlić się. Zobaczcie sobie, jak to działa. Odtworzysz sobie moje poselstwo jakieś, zrób sobie takie eksperymenty i módl się. Bo teraz nie masz na to. Teraz jesteś skupiony na tym, żeby przyjąć to na poziomie umysłowym. To jest normalne. Ale jak potem to jest w ogóle na YouTubie, to ty sobie to puść, usiądź sobie w swojej komorze, bo ty wiesz, że ty przyjąłeś w tej chwili 10% z tego, co ja powiedziałem. Twój umysł ma, po prostu przyjął 10%, nie? To takie są fakty, no bo po prostu, nie? I teraz, kiedy sobie to puścisz i ty będziesz się modlił, i ty będziesz powiedział, Duchu Święty, otwieraj mi przestrzenie, tak? Mojego w ogóle umysłu, to głęboko zacznie wpadać w ciebie. Ale się módl, bo to jest twoja broń. A musisz to zrównoważyć. I w tym momencie osiągniesz w ogóle to, czego Bóg chce dla ciebie. Wstańmy. Ojcze, przyjmujemy to słowo jako kompletne. Przyjmujemy to słowo i ustanawiamy, że ono w nas wykonuje Twoją pracę. Nie zaniedbamy tego, Ojcze. Nie stracimy równowagi. Jesteśmy ludźmi równowagi. Pracujemy w Duchu Świętym i odpoczywamy w Duchu Świętym. Rozumiemy to. Widzimy wszelkiego rodzaju przegięcia. Nie damy się zwieść. W imieniu Jezusa. Amen.